Nasi widzowie, szczególnie ci, którzy mieszkają lub poruszają się w okolicach Świdnickiego Szpitala Latawiec, coraz częściej kierują do nas zapytania związane z widoczną budową hospicjum w okolicach szpitala. Z budową, a może bardziej na miejscu byłoby nazwanie tego, co widać, początkiem budowy hospicjum, gdzie tak naprawdę nic się nie dzieje? Czy na działce wykupionej przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych hospicjum w Świdnicy docelowo cokolwiek powstanie? Właściwie miasto do tej pory tę budowę sfinansowało, bo przypomnę, towarzystwo po pierwsze uzyskało od miasta działkę, kupiło tę działkę za 1% wartości, za kwotę niewiele większą jak 4000 zł, czyli działka wyceniona na 400 tysięcy, symboliczna zapłata. Później projekt w budżecie obywatelskim 900 tysięcy wyasygnowano ze środków miejskich. Hospicjum miało zacząć funkcjonować na początku 2015 roku. Po kilku spotkaniach, rozumiejąc problemy ze zdobyciem środków finansowych, wyraziłam zgodę na przedłużenie tego terminu o rok. Niestety przez ten rok nic się nie wydarzyło. Słyszymy o spadku, który ma hospicjum otrzymać, ale wciąż jeszcze sprawa w toku. Słyszymy o kredycie, jakie towarzystwo chce zaciągnąć. Ja jeszcze dodam, że myśmy tu naprawdę wyszli bardzo daleko z tą deklaracją pomocy, bo w przypadku, gdyby hospicjum taki kredyt otrzymało, zadeklarowaliśmy poręczenie tego kredytu przez miasto. No niestety kredytu nie uzyskano, więc sytuacja jest w zawieszeniu, natomiast są tam zainwestowane miejskie pieniądze. Miasto wyciąga pomocną dłoń, niestety efektów nadal nie widać. Budowa wygląda praktycznie tak samo jak rok temu. Co w przypadku, gdy ta cisza będzie dłużej trwała? Mam obowiązek dbania o finanse publiczne i wystosowaliśmy już kilka pism do towarzystwa, no również i z taką perspektywą, że jeśli ta budowa nie ruszy, jeśli hospicjum nie zacznie funkcjonować, to będziemy się musieli o ten publiczny pieniądz upomnieć. Co to znaczy? No myślę, że efektem może być przejęcie tej nieruchomości i zastanowienie się, co dalej. Czy skończymy to sami, czy przekażemy innej organizacji, czy po prostu sprzedamy. Dróg jest kilka, natomiast jedno jest pewne. Nie może być tak, że ktoś korzysta z miejskich dotacji i nie wywiązuje się z czegoś, co sam chciał, bo przecież tu była umowa dwóch stron i to towarzystwo taką wolę wyraziło, startując najpierw w budżecie obywatelskim, a potem stając do konkursu. Liczymy na dobry rozwój tej sprawy, nie tylko biorąc pod uwagę pieniądze zamrożone w tej inwestycji, ale przede wszystkim biorąc pod uwagę fakt, że jest wiele osób potrzebujących takiego miejsca jak hospicjum.